służby rezerwistów policji, no nie wiem, no bo to sytuacja może być no, niebezpieczna. Pewnie jeśli to będzie się w tym kierunku rozwijało jak obecnie, że ktoś będzie ich wspierał, inspirował do działań takich psujących atmosferę wokół piłki, no to może być problem z Euro, z tym jak zostaną kibice przyjęci. Ja jestem jednak przekonany, że wezmą górę racja, że tak powiem, naszego kraju i to, że jesteśmy krajem gościnnym, że jednak potrafimy czasami w trudnych sytuacjach, kiedy o nas mówi się źle, kiedy o naszych, że tak powiem, w naszym środowisku sportowym nie mówi się dobrze, mówi się o chuligaństwie związanym z naszym. Potrafimy jednak pokazać, że potrafimy się dobrze zachowywać, kulturalnie kibicować. Wtedy, kiedy nas się krytykuje, załóżmy, czy w Polsce, czy też w Europie, to środowisko piłkarskie wtedy pokazuje, że jest jak oni mówią, cool, że jest dobre. Tak? Tak, mieliśmy takie obawy, pamiętam, przed Mistrzostwami Świata w Niemczech. Tak? Też mówiono dużo o naszych chuliganach, tak, że pojadą do Niemiec, będą demolowali, tak, a okazuje się, że wszystko było w porządku. Także myślę...